witam. Albo inaczej. Męczę dziś pole i ciągnik. Obroty za niskie, blokada, poślizg. No ale cóż, trzeba pół przetestować. O, tu mamy taką tanią nawigację. Trochę się nakłada, ale do wysiewu nawozu jako tako daje radę, a reaut zliczy dokładnie. Jakieś tam podstawowe mapowanie pola, czyli zużycie paliwa i tak dalej, i tak dalej. Co dziś robimy? Mianowicie orzemy, męczymy pług Agromarsz PO4H. Budżetowa wersja Fermelanda. Zabezpieczenie hydrauliczne. Orkę robię na ciśnieniu około 110 bar. Przy 100 barach na tej glebie skiby zaczynały już ustępować. Tu łożemy wylewisko z jesieni, które nam się chyba uda melorować w tym roku. Rok nieużytku i takie kwiatki. Pług orze jak na te pieniądze przyzwoicie, tym bardziej, że pole jest nierówne. Obornik wytworzony w takich warunkach, jakie w tym roku wiemy i wszyscy mamy. W ciągniku syf. No ale czego się spodziewać, jak za każdym wejściem kilogram błota się wnosi. Co my tu mamy? Średnie zużycie 21, wydajność około hektara na godzinę, średnie zużycie paliwa 19 litrów. Głębokość orki około 24 cm, może 25. Prędkość zadana, no, zbliżona w sumie do realnej tej z radaru. No, obroty silnika to już jak sobie skrzynia zażyczy. O, piękny poślizg, no ale to dlatego. Liniowanie, ale przy tym kółku to ono niespecjalnie cokolwiek daje. Kółko będę zmieniał na tylne z amortyzatorem, ponieważ to jest bardziej irytujące niż to, które miałem w starym pługu. Poprzecznik na 10 razy, ale to przez trzymanie telefonu. Piękne tworzenie podeszwy płużnej.
ciśnienie. Ciśnienie w ogumieniu, jeden z tyłu, troszeczkę więcej, 1,15 z przodu. Ale poślizg i tak bardzo duży, niestety. No cóż, pomęczymy się tu jeszcze trochę. Poleo ranę na zagon mimo pługa obrotowego. Zacząłem od poprzedniej strony, jak poprzednio była chwila pogody. Teraz mamy kilka dni bez dużych deszczy, no to trochę się domęczamy dalej. Ogranicznik obrotów. Dalej jedziemy podobnie. No trochę zwolnił, ale nie będziemy go aż tak katować. No tyle mówi, że mu wystarcza w tej chwili. Litry, a zaoraliśmy 1,20 hektara. No to jest fajnie, jest fajnie. Pług idzie naprawdę chyba nie najciężej.